Kochani, dzisiaj tak sobie usiadłam z herbatą i z Maronem, chociaż oficjalnie nie wolno mu leżeć na kanapie, ale ponieważ jest bardzo zmęczony dniem nagrań i był bardzo grzeczny, to postanowiłam, że nagramy ten odcinek wspólnie z kanapy. Coś bym chciała Wam polecić, bo bardzo często pytacie mnie o różne rzeczy, ale taką jedną z częściej zadawanych historii, czy jednym z zadawanych pytań jest to, jak coś zmienić w swoim życiu. I myślę, że gdybyśmy znaleźli jeden uniwersalny przepis na to, jak zmienić swoje nawyki, jak być lepiej zorganizowanym, jak robić więcej rzeczy, jak wiedzieć, co jest ważne, a co nieważne, od czego zaczynać, a co odkładać na później. Gdybyśmy wiedzieli te wszystkie rzeczy, albo mieli jeden przepis, to naprawdę nasze życie zmieniłoby się naprawdę o 180 stopni. Ja powiem Wam tak, po moich studiach pięcioletnich, po jakimś czasie poszłam na rok studiów podyplomowych, tylko żeby się dowiedzieć, jak zarządzać zmianą w życiu. Głównie w kontekście oczywiście żywienia, natomiast ta cała wiedza tak naprawdę była bardzo uniwersalna i dotyczyła wielu aspektów życia. I przez ten cały rok, oprócz fantastycznych wykładów, najważniejsze były książki, które przeczytałam. I jedną właśnie z takich książek była książka, która ze mną została i która otworzyła mi oczy na to, że nie można sobie tak po prostu postanowić, że dobra, od dzisiaj to zmieniam w życiu. Dlaczego? Dlatego, że od tego, co to jest i jak do tego podejdę, zależy to, czy mi się uda. I chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, chociaż jakby dać taki zarys książki. Tą książką jest 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey. Ten tytuł był trochę niefortunnie przetłumaczony, bo oryginalny tytuł byłby 7 nawyków bardzo wysokoskutecznych ludzi. Wtedy, w roku 89, kiedy wyszła ta książka, to jeszcze mówienie, że ktoś jest wysokoskuteczny w Polsce może nie byłaby tak fortunną wypowiedzią. Ale do czego Was chcę zachęcić? Przede wszystkim do zapoznania się z tą książką. I nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja tak mam, że jestem jednak bardzo niecierpliwa. I jak chcę coś przeczytać, albo wysłuchać, albo przesłuchać, to chcę to zrobić natychmiast. I dzisiaj mam dla Was wyjątkową ofertę, już zimą Was do tego zachęcałam. Aplikacja BookBeat, która nam pozwala na dostęp natychmiastowy do książek, które chcemy przeczytać. Dla nowych użytkowników zostawiam Wam kod pod filmem, już z wgranym hasłem rabatowym. Ten kod to jest Mielczarek, z dużych liter, jak moje nazwisko. Ten kod pozwoli Wam słuchać 20 godzin za darmo przez 30 dni książek, które chcecie. I dzięki temu, rejestrując się na tym linku, będziecie mogli już od razu skorzystać z tego kodu rabatowego Mielczarek. Tak sobie możecie tą książkę przeczytać i wiele innych, albo wysłuchać, jak wolicie. Pamiętajcie, że rejestrujecie się na stronie BookBeat, natomiast słuchacie albo czytacie e-booków, bo to jest aplikacja i do słuchania, i czytania e-booków, to robicie już z aplikacji, z poziomu aplikacji. Co do 7 nawyków skutecznego działania, to co mnie urzekło w tej książce, to jest to, że Covey mówi o tym na różnych poziomach i mówi o tym, dlaczego to jest ważne na różnych poziomach. Zarówno mówi o byciu skutecznym z poziomu duchowego, z poziomu fizycznego, z poziomu wartości. I dlatego ta książka jest tak niesłychanie wartościowa, bo muszę Wam powiedzieć, że jeżeli dana zmiana nie jest dla Was ważna na poziomie właśnie wartości, tylko to jest jakaś zmiana fizyczna typu, no dobrze, od dzisiaj postanawiam jeść zdrowe śniadania. Ale jeżeli nie wiecie, dlaczego Wy to chcecie robić, co Wam to da, jak Wasze życie zmieni się po tym, jak sobie nie uzmysłowicie całego tego procesu, to samo postanowienie o dzisiaj jem zdrowe śniadania będzie bardzo trudne do zrealizowania. Co jest dla mnie bardzo wartościowe i interesujące, że Covey podzielił te 7 nawyków na różne grupy. 3 pierwsze nawyki dotyczą, zrobiłam sobie notatki, żeby Wam nie pomylić,
dotyczą szeroko pojętego rozwoju osobistego. To jest szczególnie ważne, słuchajcie, dla wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w takich zmianach osobistych, dlatego że mamy absolutny wysyp takiego, jak ja to nazywam, szamaństwem duchowym, czy taki wysyp samozwańczych coachów, ludzi, którzy absolutnie nie mają pojęcia o tym, jak wam pomóc, ani jak za to powinniśmy się zabrać. Natomiast ludzie tacy jak właśnie Stephen Covey poświęcili temu całe życie, byli badającymi wszystkie nasze zachowania, dlaczego jednym się udaje, dlaczego jednym się nie udaje, i bardzo fajnie jest zacząć, słuchajcie, waszą przygodę i próbę zmian, bardzo ważnych zmian dla was, od mądrej lektury. Więc te pierwsze trzy nawyki dotyczą właśnie rozwoju osobistego. Kolejne trzy nawyki dotyczą skutecznego działania z innymi. I to jest też bardzo ważne, bo często nam się wydaje, że jesteśmy sobie morzem, sterem i okrętem, ale bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzać zmiany również w takim szerszym kontekście rodzinnym, społecznym, w środowisku pracy. I dzięki temu, właśnie dzięki temu, tym trzem nawykom, zobaczycie, co jest dla was ważne i jak to zrobić w większym środowisku. Czasami środowisku SKO potrafi nas niestety demotywować i dzięki właśnie tym trzem nawykom tego unikniecie. Ostatnie nawyki dotyczą takiej całościowej odnowy w aspekcie umysłowym, osobistym, społecznym, fizycznym również, więc to jest szalenie istotne, żeby właściwie się do tego przygotować i przeprowadzić ten proces, dając sobie jak największe szanse na to, że nam się uda. To, o czym Covey też pisze i co ja uważam za bardzo wartościowe w zmianie takiej życiowej, to jest to, żebyśmy wykazywali się tak zwaną postawą proaktywną. Czyli nie, że czekamy, aż się coś zmieni w naszym życiu, aż może dostanę inną pracę, aż może będę miał innych znajomych, albo może zmienię środowisko. Covey mówi o tym, że musimy być osobami proaktywnymi, czyli to my musimy inicjować zmiany w naszym życiu. Że te zmiany same się nie zrobią. Ta praca nowa sama się nie znajdzie. To, czego większość ludzi, którzy w ogóle nie interesują się rozwojem osobistym, w ogóle nad niczym się nas zastanawiają, tylko ubolewają nad swoim losem. Właśnie Covey bardzo pięknie mówi o tym, że musimy wziąć odpowiedzialność za nasze życie. I błędem, który spowoduje, że do niczego w życiu nie dojdziemy właśnie w kwestii zmiany, że ta zmiana nam się nie uda, że dopóty będziemy myśleć, że to inni powinni się zmienić w stosunku nas, że to innych jest wina za to, że ja mam w życiu tak, nie tak, że to wina mojego dzieciństwa, albo mojego domu, albo mojego szefa, albo mojego partnera bardzo też często, że to jest jego wina, że ja mam tak ciężko w życiu. Dopóki mamy taki rodzaj myślenia, gdzie stawiamy siebie w pozycji ofiary albo osoby, która jakby podlega temu życiu, a nie jest osobą właśnie reaktywną i reaguje na różne zmiany, dopóty w naszym życiu się nic nie zmieni. Uważam, że to jest szalenie istotna książka. Jest czas, tak mi się wydaje, na to, żeby postarać się dużo zmienić w naszym życiu, dlatego że przez ostatnie lata byliśmy poddani naprawdę rewolucji w naszym życiu i tą rewolucją były media społecznościowe i telefon jako taki. Właściwie nawet bardziej telefon niż media społecznościowe, bo zaczął być ten telefon częścią wszystkiego naszego życia, bo mamy maile naszego życia zawodowego. Cały czas jesteśmy w łączności ze wszystkimi. Nie mamy takiego momentu odpoczynku i naprawdę cały ten czas, który kiedyś poświęcaliśmy na leniuchowanie, ale w tym leniuchowaniu mieliśmy czas na to, żeby umysł odpoczął, a my żebyśmy się zastanowili nad tym, co jest ważne, co nie, i analizowali trochę to nasze życie. Teraz tego nie robimy. Baron się zbuntował. Teraz tego nie robimy, słuchajcie, i ta książka pozwala tym wszystkim, którzy chcą zawrócić z tego
takiego otępienia nadmiarem informacji, przebodźcowania, tak się teraz mówi często i modnie, to ta książka pomoże wyznaczyć cele, pomoże przeprowadzić te zmiany zgodnie z naszymi wartościami i przy okazji spowoduje, że będziemy mieli większe szanse na to, że nam się to uda. Tym bym chciała dzisiaj zakończyć. Prośba pod filmem, żebyście napisali mi i skomentowali, czy tego rodzaju treści chcecie widzieć na kanale. Kiedyś was spytałam o te bardziej coachingowe treści i były takie pół na pół zdania. Jedni uważali, że to jest kanał o gotowaniu, inni uważali, że cudowne są te treści spoza gotowania. Filmy się bardzo dobrze oglądają, więc myślę, że to jest właściwy kierunek. Filmy te takie spoza gotowania również. Więc napiszcie mi, czy widzieliście tą książkę, czy ktoś wam ją już polecał, czy czytaliście, jakie są wasze wrażenia. Wiecie, jest to książka jedna z takich, że tak powiem, pierwszych, dotyczących właśnie rozwoju osobistego, ale w tym dobrym znaczeniu i warta naprawdę tego, żeby stała na stałe w waszej biblioteczce, bo kiedy ja zaczynałam czytać, jeszcze nie było e-booków. Dzisiaj wy macie dużo fajniej, bo jednak ten kontakt z telefonem możecie zamienić na coś dużo wartościowszego pod tytułem właśnie korzystanie z aplikacji typu BookBeat i sięganie po ten telefon, nie żeby obejrzeć jakieś głupoty, ale żeby sobie chociaż włączyć tego e-booka do leżenia, do sprzątania, do spaceru, w podróży na przykład. Ja uwielbiam słuchać e-booków w podróży. Być może, że zamienicie ten pierwszy właśnie nawyk z takiego bezmyślnego scrollowania i oglądania czegoś tam na włączenie właśnie aplikacji. Spróbujcie. Podobno potrzeba minimum 21 dni na to, żeby nowy nawyk się zainstalował, bo organizm musi poczuć nagrodę w postaci poprawy samopoczucia. A uwierzcie mi, odsłuchanie kilkunastu książek na pewno poprawi wam samopoczucie, dlatego że świadomość waszego życia będzie dużo większa. Czytanie czy słuchanie ma wartości terapeutyczne, więc z tego dzisiejszego filmu i kodu rabatowego skorzystacie na pewno i pod względem finansowym, ale przede wszystkim pod względem takiej własnej satysfakcji z własnego życia. A co jest bardziej wartościowe? No, jedna z bardziej wartościowych rzeczy to jest właśnie to, żeby z tego życia być zadowolonym i cały czas mieć świadomość, że nad nim panujemy i idziemy do przodu zgodnie z naszymi wartościami, marzeniami. Więc taki to dzisiaj mamy film. Skorzystajcie koniecznie z mojej propozycji. Dajcie mi znać, czego wy słuchacie często w internecie i czy przeczytaliście albo wysłuchaliście właśnie 7 nawyków skutecznego działania i co o tych nawykach myślicie. Dzięki za dzisiaj. Zostawcie mi komentarze pod filmem, będzie mi miło je czytać, bo ja je czytam i do następnego razu. A tutaj zapraszam was do kolejnego odcinka.